Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Spotkanie Komisji Edukacji odbyło się 6 marca o godzinie 17:30, przez to, że ten miesiąc jest podobny tamtego. Proszę Państwa, więc myśmy mieli parę spotkań, bo oczywiście mówię o komisji edukacji w siedzibie Rady Dzielnicy, ale oprócz tego spotykaliśmy się codziennie w różnych placówkach. Również byli obecni radni spoza Komisji Edukacji, ponieważ był objazd coroczny, wiosenny tych placówek. No i oprócz tych kwestii, które Państwu mówię, zauważyliśmy dwie takie bardzo niepokojące sprawy. Pierwsza to bardzo po cichu i trochę bocznymi drzwiami okazuje się, że Wydział Edukacji, również pani prezydent Okońska-Walkowicz, wycofuje ze szkół stołówki szkolne w ten sposób, że dyrektorzy otrzymali wiadomość, że na paragrafie płac i na paragrafie zakupów do stołówek na przyszły rok nie mają środków. I to jest koniec dyskusji po prostu. Koniec kwestii tego, że dzieci będą teraz musiały płacić, czy rodzice, co najmniej dwa razy tyle za obiad. I nikogo nic nie obchodzi. Taka kwestia. Dyrektorzy w ogóle nie mają w sobie jakby sił do tego, żeby z tym, temu się przeciwstawić, z tym walczyć. Rodzice albo nie wiedzą, a jak wiedzą, no to kiwają głowami na zasadzie, no cóż. To jest jeszcze taka dodatkowa rzecz, że myśmy przecież w te stołówki włożyli olbrzymie środki, nie tylko ta Rada Dzielnicy, ale i poprzednie, w związku z tym, że był przygotowany taki system HACCP, no i to wszystko przejmą ajenci i w zasadzie nic się nie da zrobić. No to jest bardzo, bardzo przykre. Druga rzecz, to jest właśnie, tutaj zapomniałem dopowiedzieć do Państwu, jak mówiłem o tych, nazwijmy to, stratach i zobowiązaniach, które w tym roku wynikły z realizacji zadań oświatowych we wszystkich tych placówkach, tych trzech przynajmniej. Co się okazuje, że prowadzi postępowania w Zespole Ekonomiki Oświaty pani Małgorzata Niewiadomska, która wybiórczo raz na jakiś czas zawiadamia o tym, że będzie taki przetarg albo takie zapytanie ofertowe, raz nie zawiadamia. W związku z tym na bieżąco nie wiadomo, czy pieniądze zeszły, czy nie, prawda? Więc to jest prośba do zarządu, aby może interweniował w Zespole Ekonomii Oświaty, aby Rada Dzielnicy była na bieżąco informowana, co się dzieje z dysponowaniem środków publicznych, prawda? Które tutaj możemy jakoś badać i czuwać. No i jeszcze jest taka jedna kwestia, że okazało się, że w Gimnazjum 27 jest nowa pani dyrektor, która tak trochę nie za bardzo się orientuje, co się w szkole dzieje. Tutaj pan Jaworski był na tym przeglądzie i poprowadzał pani dyrektor po szkole, która jest dyrektorem, bo nie za bardzo zdawała sobie sprawę, jakie ma rzeczywiste potrzeby remontowe. I bardzo podobna sytuacja jest w przedszkolu 51, gdzie pani dyrektor poszła na operację i jest zastępstwo przez Urząd Miasta wyznaczone. No i pani wicedyrektor też no, ma tego przekazywane niektóre rzeczy, a nie pamiętała, była tam taka nieścisłość zupełnie inna. Planowała zrobić nowy chodnik, chodziło o remont chodnika, no to zostało wyjaśnione. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, to jeszcze było zaproszenie na spotkanie dla wszystkich dyrektorów, również do Rady Dzielnicy przyszło z panią wiceprezydent Okońską w Szkole Podstawowej numer 29, gdzie były przedstawiane różne kwestie związane z planowanym przez miastem, no trochę takim, no może to nie dosłownie, ale tak trochę to wygląda, zrobienie wszystko, co w mocy, nazwijmy to, miasta, aby dzieci 6-letnie do szkół posłać w tym roku. No i również to jest włączona Rady Dzielnic. I w związku z tym, że na to spotkanie był tutaj kolega radny Walczak delegowany, to chciałbym prosić pana przewodniczącego o zgodę, żeby pan Roman przedstawić, jak było na to spotkanie, bo wydaje mi się, że no, wszyscy jakoś musimy wiedzieć, co się dzieje w edukacji, no, to jest jedyna możliwość. To są wydawane głosy. No tak, ale to przy okazji sprawozdania. Także ja wyczerpuję na tym swoje wypowiedzi. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak już powiedział pan przewodniczący Zarnecki, byłem na spotkaniu
dzielnic całego obszaru Podgórza, czyli od ósmej dzielnicy do 13. Było to 6 marca, było to poświęcone projektowi 6-latku Nie trać roku. Od 2 lat już można powiedzieć, że ta propozycja dla rodziców 6-latków jest już jak gdyby wdrażana, ale ostrożnie ze strony rodziców. W tym roku było wyraźnie powiedziane, że jeśli to ma już ostatecznie nastąpić od 1 września 2014, to na chwilę 1 września 2014 będzie 14 tysięcy, około 14 tysięcy dzieci 6- i 7-letnich, które będą musiały rozpocząć naukę w klasie pierwszej. W związku z powyższym była propozycja do dyrektorów, żeby tak starać się nakłaniać rodziców, żeby przynajmniej połowa, czyli jak gdyby rocznikowo z tego roku dzieci już przekonać do pójścia. No jest na pewno opór, chociażby też można zauważyć, że w skali całego kraju w dalszym ciągu rodzice są jak gdyby nieufni i akcje znowu zbierania podpisów pod tak zwaną akcją Ratuj Maluchy, czyli chcą jeszcze jak gdyby odwlec wdrożenie obowiązku szkolnego. Natomiast wracając do tego projektu, co było. Rozpoczęła i prowadziła pani Anna Okońska-Warkowicz, później zabrała głos pani Kornel Jasińska, później były zajęcia warsztatowe dla dyrektorów. Co miało to dać? Miało to dać, żeby spróbować nakłonić, przekonać rodziców. Na pewno rodzice są na chwilę obecną nieufni. Na pewno są niedowierzający w możliwości szkół. Na pewno nie wierzą w to, że będzie tam ich dziecko bezpieczne. Jeśli chodzi o ewentualnie inne jeszcze kwestie, miejsce, gdyby odeszły te dzieci 6-letnie do szkół, na pewno zagospodarowane zostaną dzieci 3-letnie, które w dużej mierze rodzice ich mają jak gdyby odmowę przyjęcia. Czyli de facto nikt by tu nie tracił, prawda? Bo już szkoły miałyby obłożenie, wszyscy nauczyciele mieliby pracę i przedszkola też by nic nie tracił. Natomiast jest jak gdyby taki, no nie wiem, dla rodziców zapewne to będzie też punktem wielkim i niepewnym, bo to ma być jak gdyby coś dopiero wdrażanego. A więc świetlica. Świetlica powinna działać i być również 10-godzinna co najmniej, czyli do 17, tak jak to jest w przedszkolu. Również jeśli chodzi co do żywienia. W szkole zabezpieczono by dziecku tylko i wyłącznie w cenie 6-7 zł, tak to skalkulowała pani Komisna. Natomiast za te same pieniądze, 6-7 zł, mają całą stawkę żywieniową. Czyli mają i śniadania, i drugie śniadanie, i obiad, i podwieczorze. Z powyższym już to jest jak gdyby tym minusem. Szkoły, które miały przystąpić, i to był krótki termin, bo ja byłem na spotkaniu 6 marca, a do 8 marca miały się szkoły zadeklarować, które przystępują do tego projektu. Obiecuje się tym szkołom rzędu 35-37 tysięcy złotych na potrzeby tylko i wyłącznie tego oddziału 6-latków. Ale co by za te pieniądze móc jak je zagospodarować, to dopiero szkoły by musiały je same zdecydować. Mogło to by być na zasadzie zorganizowanie dodatkowej opieki świetlicowej, zapewnienie dzieciom z klas pierwszych oprócz obiadu jeszcze pod wieczorem lub drugie śniadanie. To jest dobry rząd Boga. Za zorganizowanie opieki w czasie dni wolnych od zajęć, czyli coś jak oddział przedszkolny w szkole, czyli również dyżury w czasie, nie wiem, przed świątecznym wakacje. Dodatkowe zajęcia. Ewentualne doposażenie pomieszczeń dla najmłodszych uczniów, typu stoliki, krzesełka. Rodzice boją się, że będą mieszane klasy.
Nikt im nie może zapewnić, że to będą tylko i wyłącznie 6-latki. Jeśli wejdą na w zespole 6-7-latków, znów jest obawa, że o bezpieczeństwo. Stąd na przykład artykuł Dziennika Polskiego z soboty mówi o tym, że tam rodzice jak gdyby rezerwują w tej chwili miejsca w przedszkolach, bo jak zobaczą, że stwierdzą, że tam będzie klasa mieszana z 6-7-latków, to oni się wycofują i idą do przedszkola. Ponadto no, znalazł z kwiecistego i takiego no, niesympatycznego języka pani Okońska. Znowuż próbowała jak gdyby to coś spróbować przeforsować, ale tak w miarę taki niekulturalny może sposób. Znowuż tak krzywdząc chociażby dyrektorów czy nauczycieli, mówiąc, że dyrektorzy przedszkoli i szkół odstraszają rodziców. Czym nie umiała powiedzieć, ale takie chociażby sformułowanie, tak. Uważa, że są źli nauczyciele i trzeba ich zwalniać. Trzeba ich zwalniać, odważyć się robić ruchy kadrowe zwalniać. Do tych ruchów kadrowych można się posługiwać radcami prawnymi, prawnikami zero. Czyli po prostu mają tak, że tak powiem, obsługę zewnętrzną, to nie jest. No i jest chociażby może doceniona jest Rada Dzielnicy w takiej kwestii, że uważa, że ani szkoły, ani przedszkola nie przekonają rodziców do takiego kroku, tylko Rada Dzielnicy. Dla szkół, które przystąpią do tego programu, projektu, zaproponowano 3 dni. 22, 23 marzec i 30 kwiecień, dzień otwarty, żeby rodzice mogli wejść, zobaczyć jak szkoły są przygotowane na przyjęcie 6-latków. A jutro akurat odbywać się ma zorganizowana, ma być konferencja dla rodziców właśnie pod hasłem, też takim ciekawym, rodziców 6-latka, nie bój się szkoły. Rodzice rodzicom, czyli czego nie możecie nie wiedzieć o swoim 6-latku. I to cały że tak powiem, splot wydarzeń ma dać, że szkoły mają jak gdyby być odchudzone, znaczy nie, przedszkola odchudzone, a szkoły przejmujące 6-latki. Jest już na portalu edukacyjnym lista, być może, że nie jest ona przeze mnie, jak wydrukowałem, nie jest już aktualna, ale jest trochę szkół, które już jest wykaz, które przystąpiły do tego projektu, bo miejskie dni otwarte w szkołach, już na przykład mam szkoła 90 z oddziałami integracyjnymi, szkoła 162, ale prawdopodobnie ich jest dużo więcej. Wszystkich prawdopodobnie te 35 czy 37 tysięcy kusi, ale czy to wypali, się okaże. Bo tak jak może zacząłem mówić, że w Polsce cały czas jest akcja zbierania podpisów po odsunięciu tego terminu. I czy to będzie dobre i czy wypali, czy uda się. Na razie jest tak, że gromadzi się grupa tych dzieci, 6-7-letnich, których czeka ten obowiązek podjęcia nauki w pierwszej klasie. Jeśli się to, że autentycznie skumuluje, to będzie na pewno straszny tłok będzie. Ale to wydaje mi się już ostatnim zdaniem, że to ani my jako radni dzielnicowi, czy w ogóle dzielnice, ani dyrektorzy, ani nauczyciele nie są w stanie przekonać i przymusić w jakikolwiek sposób rodziców. To wszystko zależy od rodziców. Ja dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem się... Tak, ale chciałem się do tego odnieść, jeżeli można, dwa słowa tylko, bo przypomniałeś na rzecz, mianowicie chodząc po wszystkich szkołach w dzielnicy okazało się, że w jednej właśnie szkole nie zostaje likwidowana stołówka u pana dyrektora Łabowskiego, a to dlatego, że przyłączył przedszkole. I teraz uzmysłowiłem sobie, chciałem państwu przedstawić takie moje zdanie, że jest to bardzo nie fair ze względu miasta, że likwiduje stołówki,
kiedy chce, żeby dzieci sześcioletnie przyszły, prawda, z przedszkoli, bo dla nich są obowiązki przedszkolne, czy mają miejsce w przedszkolach zapewnione. A gdyby tak zostawić tą rzecz, to nie byłoby tego argumentu, że dzieci na gorsze, prawda? Macie tak samo stołówkę w tej samej cenie, co macie tutaj stawkę żywieniową, prawda? Tam obiad jest tu i tu taki sam, a teraz w szkołach będzie sam obiad koło 8 zł, prawda? Co najmniej, tak? I dlatego jest pytanie, dlaczego, jeżeli są oddziały przedszkolne, to może dostać stołówka, a jeżeli są dzieci sześcioletnie, czyli de facto oddziały też przedszkolne, no bo nie ma jeszcze obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, to już stołówka ma być zniesiona na siłę. Tego nie pojmuję, to jest oczywiście pytanie retoryczne, ale chciałem uzmysłowić Państwu, że likwidacja stołówek w szkołach, dla których mają przyjść sześciolatki, jest według mnie bezprawna. Proszę. Pan Kosi, o co tu chodzi? No to jest totalny chaos w urzędzie miasta, w tym wydziale, bo generalnie za przesunięciem dzieci z żerówek do szkół, no nie jest, akurat się nie wiąże z panem wychowaniem Szumina, tylko się wiąże ze środkami finansowymi. Przesuwając dzieci z przedszkoli do szkół, zyskuje gmina subwencje. W przedszkolach nie ma tego, to jest... Te wszystkie takie rzeczy, oni szukają, gdzie by tu jakieś środki równać, no i wchodzi się w taki totalny chaos. Tu odnośnie tej kwestii szkół, które taka wędka, wydaje mi się, że wiem dlaczego akurat szkoły na to nie. Po prostu w niektórych szkołach do tego, co miały w poprzednich latach, brakuje zawodów. Na przykład szkoła 162, przepraszam, to użyję, ale po raz trzeci ogłasza i przedłuża czas zapisów do klas pierwszych, czyli tam no, niż już puka. Wracając do tego, co tu kolega mówił o nas w najbliższych latach, to akurat w mediach to czytałem, że w 2014 roku będzie katastrofa w szkołach, jeżeli pójdziemy tym programem, a pani Szumila się nie wycofa, z tego względu, że 70% to jest normalny nabór, a dojdzie jeszcze rocznik, chyba, już nie pamiętam który, ale dojdzie ten rocznik z największego wyżu. Czyli de facto do pierwszych klas pójdzie 200% dzieci, tak, no, zaokrąglając. Czyli na dobrą sprawę, jak szkoła ma dzisiaj oddziały 3 czy 4 pierwszoklasowe, to w 2014 roku będzie miała dwa razy więcej. Czyli totalny, jak się to mówi, chaos, bo całe te szkoły, cały system zatrudnienia i tak dalej, no diabli się biorą, a w następnym roku zacznie się dołować i tak dalej, znowu będzie, jak się to nominalnie nauczyciel i tak dalej. To powinno się płynnie rozłożyć. Nie tak jak teraz odwlekamy tą decyzję, trzeba było decyzję jeszcze rozdzielać z tego względu, żeby nie było takiego chaosu. A tutaj trafiono, jak się to mówi, odkładając na najwyższy, jak się to mówi, czyli gdzie będzie wyższy. Pani Karola, to znaczy, to może być tak, że w szkołach podstawowych, tak to zrozumiałam, mają być zlikwidowane stołówki od 2013, ale te szkoły, które będą miały na kurwę otwarte. 1 września 2013. 13, no proszę. Za to wakacje. Ale te szkoły, które będą miały na kurwę do 6-latków, będą miały dofinansowanie do obiadów tylko na tych 6-latków. Ale jeżeli się decydują na takie dofinansowanie, bo mogą zdecydować na zakup książek na przykład, czy zakup krzesełek, co chcą. Mogą dodatkowe etaty za to załatwić, czy godziny tam. To jest decyzja szkoły, na co pójdą te pieniądze. Mają taki bonus, ja czy na lewo. Gmina by chciała zachęcić ludzi do tego, że to mogłaby wystąpić. A to zależy od dyrektorów? To zależy od dyrektorów. Na razie nie ma programu, ale nie sądzę, żeby gmina dała dowolność taką w konsekwencji, o ile dane pieniądze. Tylko chodzi mi też o to, żeby tak było, że te pieniądze będą przeznaczone na ten posiłek jeden czy dwa dla tych 6-latków. To 7-latki z drugiej klasy już będą chodzić i patrzeć, żeby chodzić w łąkę, tak, często. Tak będzie. Znaczy, ja rozumiem, że będą stołówki tylko przy zajęciach prowadzone. Tak, i wtedy ci rodzice, którym się należą do finansowania, czy też kwalifikują się, mogą od końcu dostać wsparcie, bo tak jest, że się daje wsparcie. No to pewnie się załatwia.
pan przewodniczący powie po raz drugi i pan... Ostatni raz tylko dodatkowo powiem, że no tutaj ja też jestem zwolennikiem stołów w szkołach i tak dalej, ale prawda jest taka, że około 60 szkół już w tym roku 12-13 uległo tej presji i zrezygnowało po raz drugi stołów. To są takie fakty. Zostało, jak się tam mówi, mniej niż 50% oporu, którzy teraz zostali odcięci od tego, powinien się do tego. W ogóle nie przygotowałem. Proszę Państwa, ja mam takie same zdanie, jak Pani Radna. Widzę, że pomysł ten rzucił, który tego na tym się nie pochylił i nie przygotował. Ale ja mam pytanie inne, bo dzieci, które idą wcześniej do szkoły, a przede wszystkim mam pytanie, o którym tu nigdzie nie słyszałem, w klasie ani nigdzie. Jaki jest problem zdrowotny? To dziecko musi teraz siedzieć w ławce i słuchać. To są dzieci o rok młodsze. Jak później te ich kręgosłupy będą wyglądały? To wszystko. Czy tu fachowcy zdrowia wypowiedzieli się na ten temat, że to jest tak fajny przystanek? Natomiast popieram to, co pan radny mówił, że rodzice chcą, żeby te oddziały były tylko sześcioklasistów. Sześciolatków, przepraszam. Ja miałem taki przypadek tutaj w szkole na Kurzbanowie, gdzie w klasie była dziewczynka, która była o rok młodsza. I proszę Państwa, nic się nie działo, dopóki się uczniowie nie dowiedzieli. Nic. Dziewczynka nie odbiegała od poziomu, wszystko. I później na wiadówkach była, pani wychowawczyni przychodziła i zróbcie coś, no co zróbcie. A jedyną wadą tej dziewczynki było to, że ona była rok młodsza. I to rówieśnicy nie mogli tolerować. Nie wiem, czy to tak nikt nie przemyślał, chociaż ja osobiście chodziłem od 6 lat do szkoły i w tych czasach było nas tam więcej, więc dlatego może nie było tego dystansu, a poza tym byłem zawsze wysoki i sobie nie pozwoliłem, żeby ktoś coś mówił. Więc to była inna sprawa, argument był trochę inny. Wydaje mi się, że tu ta dziewczyna była sama, to po prostu była na pozycji przegranej. I te wszystkie rzeczy, jak się podsumowuje, to jeszcze jest pani radna chaos, nieprzygotowane, ale najlepiej, bo sukcesy. Szanowni Państwo, wysoki 6 lat. Najlepiej jest rzucenie, żeby dzielnica zakończyła. Tak, dziękuję. Pan przewodniczący jeszcze chce nie punkt. Czy są jakieś pytania jeszcze związane ze sprawozdaniem? Rozumiem, że nie. Chciałam tylko powiedzieć do pana przewodniczącego, że może zaległe pieniądze nie zapłacone w tym przedszkolu, to jest na projekt zostały wydane też przez miasto, należy uwagi. Pani dyrektor, była pana prekwencjalnego, ciężka sprawa, bardzo ciężka sprawa. Nie, ale to my powinniśmy jako rada, bo to myśmy przeznaczyli te pieniądze. I myśmy mieli plan. Plan został wdrożony, a te pieniądze nam zabrano za wcześnie. I w związku z tym, dlaczego teraz przedszkole nam się nowy może by to nam nie zabrano, po prostu nie było. Są wirtualne pieniądze. I kto pierwszy, ten lepszy, a potem się musi na przedszkole. Ale nikt nam nie zawetował naszej uwagi. Walczyć trzeba, ja powiem. Walczyć trzeba. A się spawiać krzywdę, kupać nogami, jak gdzieś... Panie, można tylko wygrać. A przecież jest projekt, przepraszam, jeszcze skończę, jest zrobiony projekt dla tej inwestycji, czy tam remontu, który trzeba by teraz zrealizować. No tak. A czy to te pieniądze? No, to radny miasta napisać, znaczy wołać radnych, żeby nas sprawił. W sumie nie jest to tak duży, te 18. Znaczy, no już. Tak. To kolejny punkt, w takim razie.